Brak kultury, 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 Siemanko, z tej strony Mat Podcast Rap Matters i Horypas Stopni Skulizacji Polski. Siemanko. Czyli redakcja Brak Kultury. Widzimy się w kolejnym odcinku Black Hippie Special, gdzie rozmawiamy o wszystkich płytach, które wydał ten kolektyw. Dzisiaj po raz drugi będziemy rozmawiali o Absolu i będziemy omawiali jego dwie płyty, czyli Control System Uh, i These Days. Uh, no chore jest prawdopodobnie największym fanem uh, control system na świecie obok pewnie rodziny Upsola. No, czemu, czemu ta płyta jest taka dobra? Bo absoul ma na tej płycie wszystko, co wybitny raper powinien mieć. Bo są i punchline'y, gierki, są jakieś tematy, rozkminy, flow przede wszystkim. To jak on kurwa ujeżdża te bity, to jest genialne. Uh, no tak, jestem wielkim fanem Absoula. tego jak e, jego podejścia do pisania, choć wiadomo, ten farmazon, że on nie pisze, on w głowie ma wszystkie wersy i leci przed mikrofonem, pisze, Dobre, to, to wiadomo. E, jego podejście do pisania, do samych słów, do rymów, e, no po 2010 już mówiłem wiele razy z tych wszystkich raperów, Kendrick, Jay Cole, Drake, e, tam dalej, co się pojawili, dla mnie to jest najlepszy raper kompletny, lepszy niż Kendrick Lamar, co nie znaczy, że nagrywał lepsze płyty, to do tego przejdziemy, ale uważam, że ma wszystko, żeby być... Znaczy, dla mnie to jest najlepszy raper, który z tego powiedzmy młodego pokolenia, tego naszego pokolenia. No. Mhm. Z no. pokolenia obecnych tam 35-latków powiedzmy, tak? No, no tak, no ale, ale to się zmieniło, mhm. wiesz, od tego 2010, ci, bo, bo była taka fala tych raperów, najwięcej z nich umie moim zdaniem, w sensie taki overall, że wszystko, wszystko zebrać ze sobą, nie? bo wiadomo, są raperzy, którzy lepiej składają technicznie, więcej i tak dalej, ale to wszystko u niego jest tak wyważone, że. No dla mnie to jest raper kompletny. Kompletnie, chujowy, tak. Nie, raper bardzo dobry z tym, że i mimo tego, że ma wiele zalet, o których mówiłeś, to nie zawsze potrafi je wykorzystać, albo nie zawsze chce je wykorzystać, albo czasami myśli, że jest też dobry w czymś poza tym, w czym jest dobry. I to kurde, już wychodzi gorzej, ale to przy okazji Days pewnie będziemy o tym mówili. Tak, Natomiast... bo ta granica między czymś błyskotliwym a cringe'owym, to jest to bardzo naciągana u niego, co? Tak, ale to tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie? że, że mhm. y, no, jako, jako raper punchlinerski no musi, musi zdarzyć parę sucharów, bo, no bo tak. no, no cóż, nie? E, natomiast Control System jest o tyle dobry, że jest bardzo osobisty y, i... i Tutaj zyskuje najbardziej, bo gdy on pisze te introspektywne wersy, gdy się rozlicza z przeszłością, gdy ma jakieś rozkminy, to, to chce się go słuchać. Mniej chce się go słuchać, gdy, gdy jest imprezowy. I wtedy scenariusze po prostu sobie istnieją. A, a gdy chce o czymś napisać i akurat mu się udaje, no to to jest git. Tak jest. I wiesz, co mi się wydaje, że też może nie wadą, ale takim problemem z odbiorem tej płyty. Było to, że ludzie spodziewali się konceptu, że to będzie no, ten system kontroli, że to będą teorie spiskowe, pomieszane właśnie z tymi, może że nie duchowymi, ale czpłyńskimi takimi spojrzeniami, nie? wiesz, te trzecie oko, iluminaci i tak dalej. I nawet po tym singlu Terrorist z Danym Brownem, czy pierwszy kawałek, wiesz, gdzie Jen mówi, że this is the story about control, the mind control, i tak dalej. No tych konceptów nie ma, to, to jest taki jakiś tam temacik dookoła, bo nawet wiesz, jak ja się dzięki ty, ty, tej płycie dowiedziałem, że co to jest na przykład Bohemian Grove, nie interesowałem się tym wcześniej, ale tylko tak naprawdę przez tytuł, bo do tego Bohemian Grove jest odniesienie w jednym wersie i to w nawiązaniu do ruchania, nie? tak samo wiesz... Alistair Crowley jest wymieniony z dwa razy. Oczywiście te trzecie oko, iluminaci, ale to są takie raczej pojedyncze wersy. Tam nie ma tego konceptu, i myślę, że dużo ludzi właśnie się spodziewało tego konceptu. I tym byli rozczarowani, że nie poruszył głębiej tych tematów. Jakby one, nie wiem, czy one by były ciekawe i interesujące, bo na przykład na pewno mają nich więcej do powiedzenia niż kurwa Oscar, jak gadaliśmy o False Flag, gdzie było tylko wymienianie wiesz, tych wszystkich teorii. On jednak coś o nich powiedział, ale. To wszystko było gdzieś w okolicy, ruchania, czpania, bo, bo to jest koncept tej płyty, tak naprawdę. Nie? No to i, i te historie osobiste, właśnie. Nie? No to tak, tak. Co, co, co do tych historii teorii spiskowych, to no też to mogło być wymieszane z tym ruchem high power, nie? bo to, no tak. te, te, tego też Cicha można było spodziewać po tym, że Absol trochę pociągnie tą narrację, którą zaczął Kendrick na, na Section 80, no i tam trochę ją ciągnie, ale generalnie to, to nie. Eee, o, że o tych spiskach jest, jest niedużo, to, to akurat dobrze. To <laughs> tak, tak. Mówiliśmy wcześniej, ale aż dziwne, że się nie skumał z Kapitanem Stizem, który też miał dużo takich od odlotów, bo się naczytał o czymś tam i, i miał te... Eee, nie trzecie wiem, to, oko. Tak, to trzecie oko, dokładnie. Co to, 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 to dużo mówić? absolut to jest po prostu pierwsze wcielenie zdechłego osy. <laughs> Równie <laughs> kompletny raper. Kurde, <laughs> kolego. No, ale to, to o ile jest rzeczywiście tutaj też ta, te, są te imprezowe motywy, no to jednak wydaje mi się, że centrum tej płyty jest jednak na samym końcu jej, i, no. i, 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 i kluczem jest właśnie Book of Soul, czyli jeden z najlepszych numerów Upsoula w ogóle chyba w, w jego dorobku i najbardziej e, tam się otwiera, no i podsumowuje całe swoje życie w takich bardzo przykrych warsach, no bo jednak jest naznaczone dwiema e, tragediami. Wiesz co, nie słyszałem nigdy numeru, żeby ktoś tak pięknie o, o kimś zmarłym mówił, jednocześnie, żeby dużo żalu było w tym. Kurde, wybitnie to jest napisane, naprawdę. E, I to nawet nie jest do końca rapowy numer, bo to jest tam jazzowy podkład to jest bardziej takie one-linersko, spoken-wordowe, powiedzmy, nie? Mm -hmm. Ale, kurde, jakie rzeczy on tam mówi, i mimo wszystko mówi to z radością, nie? Zobacz, bardzo przykre rzeczy. Słychać jednak tę jakąś tam radość w głosie, też, jakby to dziwnie nie brzmiało. Tak, moim zdaniem, to jest najlepszy numer Absola. Może on to nie jest taki numer, który będziesz zapętlał i tak dalej, bo on jest przytłaczający jednak, mimo że on jest radosny w nim i, i brzmi pozytywnie, no to taki nie jest. I jak się skupisz na tym tekście, to to uderza. I myślę, że to jest najlepszy numer obok z Herberta Dubetter, nie? Mhm. Ten, co ostatnio single był, przez, przy ostatniej płycie. No i wspomnieliśmy w pierwszym odcinku o Absolu, że no pierwszą tą jego tragedią była e, choroba, która sprawia, że cały tak. czas musi mieć e, ciemne okulary, bo ma nadwrażliwość. Nad, Ta choroba sprawiła też, że jest black lip busted, e, bo, bo ten pigment z ust mu się z, zmienił na, na, na czarny, no przez co, tak jak tutaj e, w Book of Soul e, Rapuje, że te ileś czasu to, to słabo miał w szkole, po prostu i, i tyle. Generalnie no też to, to ten kawałek nazywa się Book of Soul, coś nawiązanym oczywiście do Book of Job, czyli do, do księgi Hioba. No a drugą tragedią była śmierć Alori Joe, czyli jego siedmioletniej partnerki, która popełniła samobójstwo. Nie ma tutaj, nie wiem, jakichś komentarzy odnośnie samej śmierci, w sensie przyczyn czy, czy, czy czegoś, no ale jednak Barców jest. Bardzo dużo mówi o tym, że przecież mieli mieć razem wnuki. Ale chyba to wers był, co? Tak, tak, tak. No, no bo wiesz, to, że to... mówiłaś, że umiem przewidywać przyszłość i jednak nie, bo, bo tywniej byłaś. No kurwa, Dokładnie. Potężny to jest, naprawdę. Ten wers, no to są ciary, naprawdę. Hmm. No i dużo tam jest takich momentów, gdzie, gdzie on to tak właśnie wywleka, ale z drugiej strony ma ten ten taki wers, że. Nic mnie nie zatrzyma, nawet ty, nie? I to, mhm. kurde, też jest takim potężnym warsem, i jednak no, gdzieś tam nadzieja w nim, w nim jest. No, kurde, tam nawija też, właśnie o niej. To było bardzo ciekawe, że nawinął, że cieszę się, że mimo wszystko mógł zobaczyć, jak ona staje się tą kobietą. Nie? To też takie mhm. było głębokie, bardzo. Nie, no, świetny jest ten numer, kurczę, nie wiem o czym tu gadać, bo te, te tematy. No to bardzo ciężki jest, naprawdę. Mimo, mówię, mimo że pozytywny, to kurde, no, ciary tam są, naprawdę. On jest taki bardzo gęsty, też, mm -hmm. jeśli chodzi o wersję, tam mało jest wypełniaczy i, i ciśnie, więc warto sobie go tam odpalić z, z geniusem i śledzić po prostu, co tam, się, co tam się dzieje. No i to też, kurde, no, olbrzymi cios przede wszystkim dla, dla, dla człowieka, nie? Tak. E, on gdzieś tam chyba nawija, że, że no, jest y, pod wpływem marihuany czy tam czegoś i, i, i nie chce, żeby ten... John się kończył, bo tak jakby nie wyobraża sobie nie być już hajny. Tak, i z drugiej strony też nawija, że została mu mama chyba tylko, że jak ona się mm. skończy, to, to i nie wie, czy on jak do 27 roku życia. Nie? Tam był taki most, no. że skończę koły. No i próbował, próbował się zabić przecież. To będziemy przy Herbercie więcej o tym mówić. On to nazywa incydentem, nie? ale no to była próba samobójcza, czyli coś tam jednak. Bo, bo ciągle, ciągle te alorii wspomina nawet na Disney's, w pierwszym kawałku chyba jest, że ciągle za nią tęskni, mm -hmm. więc to rozpierdol potężny musiał być. No nic dziwnego, nie? No, jednak, jednak, kurde. no i gdy Absol pisze tak gęsto, no to jest, jest świetnie. Właśnie też te pierwsze kawałki na, na tej pucie są świetne, przez to, że on choćby ten to intro, nie, czyli to. Mm -hmm. Solohome, gdzie jest dużo nawiązań do popkultury, bo tam jest i Tolkien, i czarnoksiężnik, czarnoksiężnik z krainy Jest w ogóle dużo trudnych słówek. No i to wiadomo, tak. że to, to, to trochę była beka, że oni go nazywali, nie wiem, Human Dictionary, czy, czy, czy w ogóle Einsteinem. To, to przesada akurat, ale faktycznie on no, używa takich słów, których mało kto, mał który raper jeszcze używa, więc to jest to bardzo spoko pod, pod tym względem. No i właśnie pisze gęsto, jest tam dużo. Na przykład w traktu, który jest, jest, jest dobrym bęgerem. No i im, im więcej treści u niego w kawałkach, tym lepiej to wypada. No, no tak. Kurczę, no, widzisz, ja się mogę przywalić do tych numerów imprezowych, tak jak powiedziałeś. Na przykład ta kontynuacja, te dragi Swift House ze skulbojem. To jest dziwne, bo mam. Takiego ziomka, który też się bardzo jarał yy, wtedy rapem, tak samo słuchaliśmy tych samych rzeczy i może najlepszy numer na płycie na przykład. Tam jest gówno, żeby nie ten numer to by było 10 na 10, a ten numer ze Skulbojem, który jest to niczym, no kurde, zresztą brzmi fatalnie, bit jest krzywy, jakiś połamany. Yy. Słabe, słabe. No. Ten, ten numer. Tak. Nie? Znaczy w ogóle te jego numery ze Skullboyem to ktoś tam na, na śniegu no. pisał, że, że, że są zawsze dobre, bo oni wyciągają z siebie co najlepsze? Ale nie, to są kawałki zawsze o ruchaniu, tak. o, 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 o imprezach, czyli o niczym. Tutaj no tak. też w ogóle, też Skullboy słabo rapuje i nie, to, to, to nie, nie jest numer do, do, do słuchania. Yy, tak, ale tak jak powiedziałeś, właśnie tam, gdzie jest ta treść, nawet w tym pierwszym, gdzie. Te intro zapowiada ten system kontroli, i tak mhm. dalej, ale ma coś takiego, że, że przestał się już modlić i zaczął planować teraz, że już zdaje się na siebie, bo on miał ten moment, że, że chciał wejść tak jak koledzy, bo i J-Rock był mainstreamowy, i Skurbo wiesz, wyskakiwał. O tym też gadaliśmy zresztą przy poprzednich odcinkach, nie. Ale te wersy takie, właśnie jak mówisz, punchline takie głupkowate, bo never been locked up, but I keep a sentence. Nie no wiadomo o co mhm. chodzi, albo tam później e, miał coś takiego e, z tą rozkminką, że miesza kolej Hennessy, czyli biały z czarnym, tak jak 1800. Takie, chodzi o te 1800, to, to jest mhm. tam rodzaj alkoholu, to nie? To, to, i do tego te odniesienie od tych lat. to Zajebiste to jest, właśnie, za takie rzeczy go lubię, bo jestem treść, to jest jest Willy, <noise> zabawne, mm -hmm. wiesz, i mało jest takich raperów, którzy potrafią przemycić treść nawet w pojedynczych wersach, bo pamiętasz, jak gadaliśmy o Section 80, gdzie Kendrick się tam, kurwa, produkował przez całą świetną płytę, jakby nie było, ale Absol w tym numerze, e, Absol Soutro, on zamknął temat, każdy temat, na każdy temat poświęcił po jednym wersie i to był wyczerpany temat i on właśnie potrafi tak robić, że jednym wersem całą tę esencję potrafi ująć, nie? Mm -hmm. No. E, tak, tutaj też e, podoba mi się e, e, ten numer z Kendrickiem, skoro go już e, w, wspomniałeś, to, no tak. to on tam też dobrze poskładał punchlinersko. Te linijki są spoko i to, to jest git. E, Kendrick tam ma trochę takich sucharów, nie wiem, typu, Kinte kunta kiinte no. kunta, <noise> e, Ale no te... w, w tych numerach Kendrick zawsze brzmi na takiego napiętego, nie wiem, nie wiem o co chodzi, w takich wspólnych, nie? Strasznie wczuty jest przy Absolu, on podaje te wersy z taką lekkością, a Kendrick mimo, że bardzo dobrze nawija, tak jak mówisz, nie? Świetnie tam leci, ale słychać coś takiego, że kurwa mu zaraz żyłka pęknie, nie? Jakby strasznie wczuty był, żeby dobrze wypaść, nie kumam. No. Tak, 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 jakby chciał bardzo, no. starał się wypaść lepiej niż, niż Absol. E, a w tym no, numerze, to... tak, w Illuminate też bo tam ludzie cisnęli Absola wtedy, te tam naście lat temu, że on JSD atakuje. No przecież to jest nawiązanie, no kurde, nawet nie musiałem Geniusa odpalać, żeby wiedzieć, że to jest follow-up, z tym common sense, nie? Był taki WestJay, no, tak, rzucił, tak, tak. no i później, nie, to jest drugi zwrot, a w pierwszej ma z Eminem tam też jest to, to, ta rozkmina, musiałem się geniusem akurat posiłkować, bo dwa tylko znaczenia wyłapałem, że tam e, put me after name i chodziło tam jeszcze o litery, wiesz, e, znaczy o, te, no, o alfabet plus o Eminema i coś tam jeszcze zajebiście to przekminał, ale no tego Disu to tak samo jak na Herbercie się Disu na KitKadiego doszukiwali. A Kadi to jest po prostu określenie na ziomka. Nie? Mm -hmm. o, tak użył. A tutaj na Jay-Z ewidentny follow-up. Zresztą on, kurwa nawijał na każdej poprzedniej płycie, nawijał, że Jay-Z jest jego ulubionym raperem, jego zdaniem najlepszym w historii. Nie wiem, po co miałby go atakować w ogóle z takiej pozycji. Nie? To coś jak a... like PZ cisnął. <laughs> <laughs> tak, ale też w ogóle dziwi mnie. Znaczy, dziwi mnie. Absol mówi, że jak się bardzo ludzie wsłuchają w jego liniki, to słuchać tam. Jay-Z? Ja tak kurde nie słyszę, szczerze mówiąc. Eminem ma bardziej. Ja u, bardziej u Skulba ja słuchać Jay-a, jak na moje. W sensie te, te wszystkie jego takie różne flow i milion flow. A u Opsoul tego totalnie nie. No, tak, e, em, 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 Eminem ma czasami może bardziej tak. Ale tak he, samo jak, jak u Kendricka, nie? Y, szczególnie tego wczesnego Kendricka. Ale u. Tak myślę, z tym J.M.Z. może chodzi o to. O sam sposób pisania, właśnie może przez to, że faktycznie nie spisują tych wersów na kartce, tylko ciąg myśli, wiesz, i tam słychać te rymy są nieregularne, coś się wymienia, są te przyspieszenia, może pod tym kątem, ale pod, no nie wiem, w sumie, ale flow na pewno nie, bardziej pod kątem pisania może, no pisania, rapowania, ale kurwa, no znowu nie, bo flow, no to, no właśnie, to tak, tak trochę no, no, no naciągane to do moje, no dobra, jak się inspirował, to spoko, jak się jara, to nie, coś jeszcze lepiej, nie, normalnie, no, ale... Natomiast w numerze Empathy już taka się chyba zaczyna trochę absolowa od, odklejka pod tym względem, że on rzuca takie typowe wersy, że sława mu ciąży i I, I can't even take a piece without the N-word, yeah. Ch China take a peek. No chyba jeszcze nie wtedy, co tak mi się wydaje, że jeszcze nie był aż tak znanym raperem i ten numer jest taki przygięty moim zdaniem. Ale czemu? Pierwsze wersje to, że zarobił te 700 dolarów na koncercie i wyda wszystko na ciebie, Aha. to urocze było, no kurde. Nie, bardzo fajnie śpiewa, bo właśnie też chciałem powiedzieć, że dużą siłą tego albumu są refreny, bo no poza tym ze skulbojem to wszystkie moim zdaniem są trafione, czy to goście, czy on, nawet jak właśnie z Gen Aiko sobie śpiewają, ona zazwyczaj tam dopowiada, harmonię tylko robi do jego wokalu, świetnie to brzmi, bardzo się jaram tutaj refrenami, bo na przykład w Last Demons, nie? też, mm -hmm. no ruchaniu, wiadomo, nie, ale kurde, no bardzo dobrze to jest zaśpiewane, zresztą gadaliśmy o tym w poprzednim odcinku, że go brali na te refreny, nie, Schoolboy go brał, Jairok go brał na te refreny, Kurde, potrafi. Tutaj dopiero na These Days było trochę kasztanów, takich źle zaśpiewanych, albo może nieźle, ale niepotrzebnie zaśpiewanych. A tutaj chyba, tak patrzę, właśnie w Mixed Emotions, coś tam nuci, wiesz, w Double Standards, na przykład e, The Tired of Living, Double Standard, Standard, zajpiście to jest i mhm. bardzo fajnie to w miksie siedzi. To wszystko jest zaaranżowane dobrze. No ten sam temat tego Double Standards, to to mógł akurat wyczerpać w dwóch wersach, a nie w dwóch zwrotkach, bo wiadomo było o co tam chodzi, nie? Ale... Tak, i to jest też takie kurde od, odgrzewane jednak. Znaczy, nie, nie, łatwo się łatwo podbić to, co mówi, bo to taki temat, no, no i... jednak już, już też ileś razy był poruszany. I. i... No żadnych Chudy, tam no. prawd nie powiedział. Znaczy, w sensie, tak, no, nic nie odkrył, same prawdy. Ka każdy to tak myślący człowiek powinien tak uważać, jak to, co on tam nawijał, pewnie. Dokładnie. Znaczy, wiedzieć o tym, o, o tak może. Ale sam numer, wiesz, brzmieniowo. Mhm. tam Kompozycja cała, jak to przechodzi właśnie z tych refrenów, e aranż bitów, bo bity są, kurwa, no zajebiste. Poza paroma zaś bo sobie zapisałem. E tam jest taki, taki cykacz jebitny w jednym kawałku wchodzi. O Boże, no myślałem, że zwariuję ja ci powiem, w którym to. Jezu. E -h -h -h. Show in Love. Tam jest, tam jest akurat taki refren słabszy, bo jest rapowany, albo krzyczany bardziej niż śpiewany, ale tam jest taki kurwa irytujący, plastikowy cykacz, jakby ktoś pałką w łeb tłuk. Nie no. wiem, Straszne to jest. W sensie męczące, nie? Nie wiem, co chodzi. Tak, tak. No I jeszcze był też taki jeden bit z fajnymi bębnami. Chyba w, chyba w tym... Pineal Gland, co się Lajka like, jak inspirował. To jest takie czpuńskie, też. Zajbiście na ale tam jest taki element w bicie, który może ten. Tak ogólnie mówiąc, może irytować niektórych. Tak, no ale styl to jest taka bardzo dobra płyta do słuchania. Jak tak się już. Bo można sobie ją poruskminiać, Ale no. też o ile są te kawałki słabsze, to łatwo zamknąć uszy na nie. W sensie na to, co on tam nawija, czy, czy nawet tak właśnie o ruchaniu, tak, to, to yy, brzmieniowo jest świetna i ona jako całość to wchodzi naprawdę świetnie od początku no, do końca, bo a... też tak fajnie się wycisza na koniec tym ten, 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 ten Book of Soul. A ten numer... Yy... Kurwa, czekaj, zgubiłem myśl. <laughs> Przepraszam. No to jeszcze, jeszcze ze mogę... skulbojem, o. A, za... Właśnie nie wiem, mm -hmm. tam sopa, czy Soma, nie wiem co tam. <laughs> czy ci się to podoba w ogóle, bo się nie wypowiedziałeś, się... dla mnie to nie, jest no naprawdę no, to... Kasztan straszny. To, to, to tak jak mówię, że te numery obsoloze ze skulbojem to A, po prostu. M, tak, to, to nie. I jako numer nie, to jest coś do... Może nie do skipu, ale jak ci tam w tle leci, to niech leci, ale, ale nie do słuchania. No. Ale podobnie mam, bo mówił, że ci się podoba Last Demons, to, to dla mnie no. też taki raczej nie, no, widzisz. Nie, nie, wybijający się, nie? Jak niech sobie jest, to tam jest. Co, co ciekawe, oczywiście Punch znowu zarabował lepiej od J-Rocka. J-Rock jest w Last Demons, a Punch jest no. w tym Beautiful Death, spoko numer. Tak, e, tak, tak. Nawet, nawet, nawet może więcej niż spoko, nie? Ale i, i, i ten Punch jest tam właśnie dobry, bo J-Rock to jak tam J-Rock akurat typowo. I też zdecydowanie wolę chemię Absola e, z Jen Aiko niż z Alorijo. Wokalnie, w no tak, tak. Bo, wokalnie, no no. no. no nie, ona lepiej śpiewała po prostu i, i, i no, lepszą wokalistką było. No, ale jakoś tak, jak, jak, jak właśnie rapowali, znaczy rapowali, jak, jak no byli no. razem z Jen Aiko, to, to oni są tak bo bardzo, to jest takie sklejone, płynne. A tak jest to Alorijo, tak, no nie wiem. No mi się podoba, podoba w tym numerze, który wspomniałeś, tym spanczem Tam jest taki motyw. Przepraszam, na koniec każdej zwrotki, że will rise, Change Lives, tam N-Words jest nie pomiędzy. Mm -hmm. Break ties i to jest na końcu każdej zwrotki. I tam jeszcze jest coś takiego, że the life will drive you crazy only if you let it i że jego jedynym strachem jest strach. To też są fajne wersy, wiesz. I, i to ma sens w kontekście całych zwrotek i tego, co Punch nawija. Przecież Punch tam trochę się wczuł, nie? Z tym lyrical, spiritual, coś tam no tak, i, tak, tak. i z, tym, z tym, że on jest, może być męczennikiem, ale coś tam. No trochę, trochę popłynął, ale zarapowane, świetnie. Znowu bardzo. Chyba kurwa, będziemy na koniec tych odcinków mówić, że chcemy w końcu płyty Puncha, jakieś takiej, <laughs> takiej poważnej, nie, nie tych mixtapeów tylko albumu, nie? No, no, najlepiej jakieś odrzuty, jakby dał z tych czasów 2012 14 Albo. <grym> e, Okej, okay, no to tak finalnie nie, chyba. Bo, jeszcze czy, jeszcze, czy, jeszcze, czy jeszcze nie finalnie? Jeszcze będziesz gadał? Jesz Dobra. No pewnie, że będę gadał, bo nie powiedzieliśmy o kawałku z Danem Brownem. Moim zdaniem to jest tamtej dekady A. top 5 mhm. singiel Kurde, i to jest chemia. To, to oni brzmią jak jeden raper i to pozytywnie mówię. Nie, nie, nie że są, mhm. e, są tacy sami czy coś, ale no brzmiał tak, jakby mogli album zrobić, wiesz. No i to jest numer o czymś. znowu, no dobra, gadaliśmy ostatnio o Danym Brownie, że on wtedy też, te 12 lat temu też był biedny, ale tam jest taki wers, że dostał te IBT kart od jakiejś punki, która mówiła Siała i ta karta była na, na nazwisko, na, na imię jej, jej córki, nie? Kurwa, też potężny wers był, nie? I how the fuck am I supposed to eat? How the fuck am okay. I supposed to eat? Kurde, genialne to było i w ogóle to był to jest taki numer, właśnie treściowy, treściowy i treściwy, bo jest tam, jest o czymś, wiadomo o co im chodzi, to, to, to jest popierdolone, co się w tych stanach działo pod tym kątem. No i te wersy w refrenie, że jak zbierzemy wszystkie gangi, to byśmy mogli wojsko nawet rozjebać, mm -hmm. to jest mocne. Nie? I no w ogóle jest... numer jest świetny, naprawdę. Bo to jest też takie podane w bardzo przystępny sposób, nie? Tak właśnie... no to jest banger, kurwa. Yy, 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 o ile w. w... W tym kawałku, o którym mówiliśmy, o gentryfikacji tym dany Brown tak od, od, od dupy strony do, do tego podchodzi, to tutaj tak. jest tak jeden i drugi i są bardzo konkretni, no i też właśnie dzięki temu ten numer jest na pewno jednym z highlightów płyty. No tak, no i przede wszystkim brzmieniowo, bo to jest numer taki, to by mógł być numer imprezowy, pod kątem brzmienia tylko, nie? Mhm. Trochę dźpuński, trochę imprezowy, ale, ale banger. Przede wszystkim banger. Banger o czymś. To też tak jak u Kenrika mówiliśmy, Swimming Pools, to też jest banger o czymś. No to i tutaj jest banger o czymś. A no to ty dajesz tutaj pół czy nie dajesz jedyszkę finalnie? Nie, no bo jest ten numer ze skulbojem jest słabo. No nie mogę, kurwa. Jakbym bardzo chciał, to nie mogę, no bo jednak to jest część albumu. Nie? Ale bardzo mocna dziewiątka i wracam często. Właściwie znam na pamięć. Chyba dzisiaj sobie odpaliłem nad ranem i całą zarapowałem praktycznie. <laughs> Także e, to, na pewno na pewno mocna dziewiątka. Nie, nie no, dychaj i tak, nawet jakby nie było tego numeru. O, o te momenty, o których też wspominałem, że tam troszkę bity nie dojeżdżają, troszkę coś tam, troszkę ongu podgada, ale nadal uważam, że raper kompletny. Tak jak powiedziałem, lepszy od Kenrika, niekoniecznie robiący lepsze płyty. No to gdyby nie było tej twarzy malarza pokajowego w dymie z, z, z World Trade Center, to byłoby więcej, nie? Ale u mnie jest, nie wiem, słaba ósemka podająca nie wiem, mocną siódemkę. Dzisiaj zmieniłem z ósemki na siódemkę, żeby zdenerwować chorego przed, przed rozmową, ale, ale no takie słabe osiem powiedzmy, dlatego, że. że te... ale wiesz, słabe osiem, ale nadal to jest bardzo dobra płyta. Nie? No, bo to tak mówisz, że słabe osiem tak od niechcenia trochę. Tak, ale w porównaniu z Habits and Contradictions czy z Section 80 to, to jednak wolę tamte dwie. Z e... Habits no, to rozumiem, bo brzmieniowo jest kurwa świetna do dziś, nie? Zresztą były też e, zinterpretowane te wersje w numerze z Kendrickiem I Can Give You All My Light, wiesz, o mm -hmm. który mi chodzi z ADHD, nie? Tak. E, to rozumiem, ale serio Habits... To był no, dużo słabszy rapowo, tam były te bęgery, w tym gadaliśmy to. o tym, ale nie, no kurwa z jest, jest dużo słabszym raperem, to chyba myślę, że w tym Tierze TDI, no, byłby pod chyba i to, nad J-Rokiem może typ, z tamtego okresu, ale na, na dziś Patrząc na dorobek cały, Skulbo jest najsłabiej wypada z TDI. No chyba, że nie, Majzaja, Rashad, liczymy bez... na przykład? Czy, czy... Nie, nie, nie liczyłem ale co. Jako dorobek Skulbo i ma gorszy niż Jayrock, to no przesadasz. No moim zdaniem ta 9-0, coś tam i. I Redemption, tak, to się nazywało? Mm -hmm. Są lepsze niż. Na... Najlepsza płyta J-Rocka jest lepsza niż na... najlepsza Skullboya moim zdaniem. A no dobra, tak. to, to, to możemy, zobaczymy, może się będziemy kłócili niedługo. Dobra, i no idziemy do, do, do This Days chyba, nie? E, czyli płyta, która była bardzo długo opóźniana przez TDI, która właśnie wyszła w TDI, mimo tego, że, że lepsi raperzy z Black Keep sobie ogarnęli kontrakt, a ja ten Absol <laughs> tam został, oczywiście, już nawet um. miał, miał likować tę płytę jako mixtape. Było 150 różnych singli, z czego nie wszystkie weszły na, na, na płytę. No i, no i co? No i wyszła tak, która jednak zawiodła oczekiwania. Tak, moje też. No ale wiesz, co, to nie jest tak, że on e, nie ogarnął sobie tego deala. On chyba, chyba mógł mieć ten deal, tylko on zawsze mówił, że jest lojalny i robi to, co mu sugeruje. Może nie każe, ale sugeruje punch przede wszystkim, bo mu wszystko zawdzięcza, tak naprawdę powiedział. Wiesz, on w tamtym czasie nagrywał. E, studio, no dobra, ta płyta była u Macmillera, ale poprzednio całą nagrywał, wiesz, w tych studiach, które miał Kendrick Lamar ogarnięte, wiesz, chodził regularnie na spotkania do tego Interskopu. chyba nie chciał, tak mi się wydaje, z tego, co zrozumiałem z wywiadów, że, że chciał zostać niezależny, nie? jakby to, wiesz, będąc w TD jakby nie brzmiało, ale no jako jedyny faktycznie nie miał deala nawet dystrybucyjnego i, i chyba, chyba tego zabrakło, bo, bo ten album o these Days mówię teraz, żeby ktoś z labelu, właśnie jakiś ANR, czuwał nad tym, to by wyszło lepiej, bo słychać od razu i widać po gościnkach, bo jest Lupe fiasko, jest Rick Ross. słychać po bitach, bo jest taki typowy na tamte czasy DJ Mustard z YG Type Bit, mhm. że to był troszkę zamach na, na mainstream west coastowy, typowo, próba. Ale zabrakło chyba kogoś z tego mainstreamu, żeby to mu dowiósł, bo nie lepi się ten album całościowo w ogóle. Są przeplatane jakieś dziwne, ćpuńskie wygrzewy, jak ten ostatni numer z Macmillerem, Erlem i Danem Brownem, z jakimiś głównami typowymi, jak, jak ten ze Skullboyem znowu niestety, jak właśnie ten DJ Mustard type beat. Nie klei się, można wyciągnąć. Ja sobie wybrałem tu parę numerów, wiesz, które lubię, które zapętlam co jakiś czas. Jest dużo treści też znowu w tych numerach, ale całościowo to taki kurwa zlepek, nie? Tak, no, nawet mówisz o, nie wiem, kawałkach z płyta, to czasami to są w ogóle momenty na płycie. No tak, tak, e, bo, mówię, momentów parę Tak, ma, bo, tak bo. bo te kurde kawałki są trwają po 5 minut, po prawie 6 Czasem tam są te bit switche, które są w... Albo na plus, albo i nie. Czasami są na plus. Jak, jak w just have fun, ale tu pewnie będziesz mówił o, o, o tym, tak. tym. Generalnie płyta się zaczyna tak bardzo znowu gęsto fajnie. Wspaniale ale... się zaczyna. Jak słyszałem ale... pierwszy numer, no to kulubem był rozjebany i myślałem, że będzie wiesz. Lepsze niż Control System. No? Ale potem właśnie zaczyna się ten, ten imprezowy kawałek ze skulbojem kolejny. No kurde, on nie jest stworzony do takich numerów i tyle. E, no, tak. tak samo nie wiem. ten... Dapsak to jest taki bragowy kawałek, których napisał dużo i napisał dużo dobrych numerów, a to jest taki piat. Ale to jest... ty... no? No, no. No, no nie, no bo tam są te wersy typu I'm enlightening like Pikachu. No, no, <laughs> no, no właśnie, super. ale w ogóle samo i... Dapsak brzmi, refren, zwrotki to znowu jest długi numer, a się ciągnął to jest jedno flow, słabe flow. Tak samo w Honeyed Stacks. Mm -hmm. e, Schoolboy i Absol nawinęli to samo, na tym samym flow. Nie? Tak, i to jest straszne. A Mac Miller, ja nie wiem, on, myślę, że on nie wiedział, że ten refren nagrał, bo tu mi kurwa ząb jak jakiś, no przesada, no wyćpany strasznie musiał być, nie? Tak, tak, tak. No, nie, to no, to ma... jest gorsze niż Mamble Rap, naprawdę. Ty. E, także kurde, no potem jest, bo to są te, te dwa momenty, że jest ten strasznie długi numer e, Honey Stacks, potem jest Dapsak, potem jest e, World runner, gdzie Absol dalej jakoś tak mnie nie, nie przekonuje i wchodzi lupę fiasko i go zjada jednym wersem, jak na moje, tym, tym pierwszym. Tym pierwszym, uh, że ten spiel lub Właśnie ja nie kumam, to w sensie tekstowo, ale z... kurde, no flow ma dziwne, tam takie nie po swojemu trochę. No, nie? Flow ma dziwne, ale on to tak rapuje w stylu Absol w sensie, że tam jest dużo mm -hmm. tych, tych ukrytych znaczeń, nie? Tak, tak. tak. Znaczy w stylu Absola, lupę fiasko tak zawsze rapuje, no, to jest, nie? Ale, tak, ale, to jest ale. ale... Ale no chodzi mi o to, że, że czegoś takiego bym oczekiwał od Absola, a on tam wolał jakieś takie nijaki w ogóle warysy rzucać. i znowu ten numer trwa 5 minut, boże, no straszne jest to, to tak, tak łatwo tutaj stracić zainteresowanie tymi kawałkami przez to, że one są takie właśnie bezjajeczne. Że no, szybko tracę zainteresowanie nimi. No, no, i... no, bo to jest słaby run, właśnie. Honey Stuck, Dub Suck, Runners i później jest Nevermind That z Rikrosem. Też jest słaby. Taki typowy trap Rikrosowy. Mm -hmm. On takich kawałków z tysiąc nagrał, nie? I, I po co kolejny. W ogóle sama współpraca była śmieszna, by Napisał do Ross'a na Twitterze, czy się dogra. No to kurwa, już by coś wymyślił fajnego, a nie typowy obsrany trap. Szczególnie tak. wtedy w 2012, to już no, zalew takich bitów. A później wchodzi ten tłek. No, brzmi, jak, brzmi jak YG. On, on brzmi jak, ci goście brzmią jak YG i ten beat brzmi jak DJ Master, albo coś takiego. Nie? No ale mi się wydaje, że ten kurde Young Jinx też wypada lepiej niż Absol. Jest bardziej no, charyzmatyczny. To chyba tak. No, Absol to, to nie są bity dla niego. no Tak samo te trapowe, typowo trapowe, bo ten wymieszany trap z samplami jakimiś, gdzie cykać gdzieś tam delikatnie chodzi, tak jak to było, wiesz... Na pierwsze, znaczy na poprzedniej płycie, to, to jest pod niego, ma być gęsto, a nie takie jebitne numery takie próbujące właśnie być znowu imprezowymi, nie? Ja nie odnajduje się w tym I, i tyle chyba. I właśnie może temu zabrakło tego, znaczy zabraku tego Ajanara, żeby mu to powiedział, że to niepotrzebny jest ten numer na płycie, i to jest kurwa 5 minut straconego czasu tak naprawdę, żeby tego słuchać, nie? Dokładnie. ty macie że, że sam album znowu jest, bo tak samo kontrol system był długie, no i Disney też ma ponad godzinę. Mm -hmm. Więc tak, kurde, tak. No, dałoby się z tego wykroić trochę i zostawić i, ta, i tak długi album, nie? No tak, ale psz, kurde, po tym ranie ten rantek straczka trochę przez te pięć tuberów. No wchodzi Just Have Fun łamane na these days, tam just have fun is ok, jest fajne, nie? Mm -hmm. Męczący jest troszkę ten uh, roll With weed n-word, uh, shake the ass, ho. Mm -hmm. e, Śmieszne jest, bo on ma that colorful touch, like homosexual uh, hug, nie? I później mm -hmm. wchodzi też shake the <laughs> Dziwne. Dziwne, <laughs> nagra wiesz, oby teraz by powiedzieli post albo by ten hashtag dali, no homo. Nieważne. <laughs> e, ale jak zmienia się ten beat i jak wchodzi... These Days, to jest najlepszy numer na tej płycie, no kurde, pomijając te Kenny Klamar Interlude, który jest też chyba jednym z highlightów, druga część Just Have Fun, kurde, i to flow, gdzie tak na tym potrójnym flow, na tych tripletach, kurwa, na pletach leci, gdzie zresztą mówi, że przysięgam, że to tylko raz tego użyję, nie, tego flow. A szkoda, nie? No, kurde, ale beat jest radosny, w końcu jakiś taki... Trapowy, ale właśnie z samplem, nie? Mhm. I on na tym, kurwa, no takie, takie powinien robić i robił na późniejszych płytach. Albo gęste, ćpujskie, albo, albo takie. Neoboombap to się tak nazywa teraz. Że trapowe bębny z tym, nie? Nieważne. Mhm. Znaczy wtedy to się tak nazywało, teraz neoboombap to gwizeldowe, nie? Dla odmiany. Tak, tak, tak. Ale świetnie. No, jeśli chodzi o jego numery, jego występy tutaj, to to jest najlepszy numer, moim zdaniem. No tak, bo właśnie nawiązujesz do tego, że, że drugim tym numerem jest Kendrick's Interlude, mm. no i to jest to, co tak jak Absol zjadł Section 80, tak tutaj tak. Kendrick to totalnie zjada tą płytę. Tym I... bardziej, że te kawałki też jakoś korespondują ze sobą, bo oba są jazzowe. No, nawet na tych samych, może nie samplach, bo to Terrence Martin chyba wszystko tam grał, mm -hmm. ale to gdzieś tam wyczytałem, że to jest remake tego bitu właśnie. No to, to zmieniony bit z e, Section 80 i fajnie oni zrobili, jak, jak było tak na płycie Kendricka, że Absol się odpalił, wiesz, cisnął, kurwa, i te flow. Po e, dziwnym bit, to jest bardzo trudny bit do rapowania, jakby nie było, nie? To tak i później Kendrick wszedł z tym swoim Spoken Wordem i tu jest odwrotnie. Tu Kendrick napierdala jak zły, a Absol mówi. On nie, nie rapuje, mm -hmm. nie? Tej końcówki on mówi raczej tam. E, znaczy, te dwa no, numery są zajebiste ze sobą, właśnie. Tak nie mówi, Z no. e, Section 80, żeby je połączyć, to. to fantastyczny. Nie wiem, żeby tak nie, nie być bardzo pesymistycznym, to chyba e, sapioseksual jest też lepszym niż gorszym trakiem ale chyba nie do słuchania, a do e, doceniania bardziej, bo tam... Doceniłeś bo tam... To... wersję finger fucking e, throwing gang signs? O Jezu, o Jezu. Ej, to jest zajebiste. No w nie, no tak. on takie rzeczy potrafił, wiesz, nie? No znaczy, bo tam to... miał... No. To są takie głupotki, ale takie wybaczalne, nie? W sensie to, to, to tam się uśmiechnie mordek, się to, to, to usłyszy. E, no, tak. no też e, Stigmata jest chyba spoko i podoba mi się ten Action Bronson, chociaż jak tak czytałem sobie recenzje to pi, pisali ludzie, że nie jest zbyt dobry, ale nie wiem, mi się podobał, ale Action Bronson mi się jak, jako gość chyba zawsze podoba, niekoniecznie jako taki raper do słuchania ciągle. Wiesz co, ja... ja bardzo nie lubiłem tego kawałka, jak wyszedł. W sensie, bo tam był taki klip krótki, gdzie on idzie z tym krzyżem, nie, i tak dalej, i ta mm -hmm. część absolutnie zajebista, Action Bronson mi w ogóle nie siedział i przez lata tak miałem i dopiero jakoś niedawno cały numer mi wchodzi. Eee, tak samo, nie wiem, to dziwnie, Action Bronson tak się nie wpasował troszkę w to, co w numerze chodzi, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej no, tak to... samo, jak nie wiem, czy pamiętasz na płycie larego gdzie tam nawija coś o, musisz mieć plan na wygrywanie życia, a ten kurwa wchodzi i nawija o trzecim sezonie Soprano i, i wiesz, że tam Pusy zabił tego, a później zabili pussi jego. W ogóle to kurwa, może gdzieś to ukryte jest jakieś znaczenie, ale tak jakby dali mu bit i ty się dogra. I on się dograł. Nie? I, I tak troszkę nie ma powiązania tego. To mi się wydaje przynajmniej. Jakoś dziwnie, ale bardzo lubię teraz, jak tego słucham, tego flow, to jak akcentuje te rymy, bo jest bardzo fajnie napisane pod tym kątem. Tylko treściowo mi nie siedzi. Mhm. Znaczy, ja go lubię po prostu jako numer do, do słuchania. Mhm. E Okej. Okay. 3 a a of, of, no of, of Life jeszcze jest numerem, bo mówiliśmy o tym, że początek jest mocnym, to właśnie zarówno intro, jak i 3 of Life jest, jest też takim, jak patrzę teraz na wyświetlenia, to nie jest jednym z najbardziej popularnych numerów, a no dobra, może jest, ale jest dobry na pewno też. te, także tak. te dwa, dwa pierwsze numery są spoko i potem się zaczyna ta sraka już totalna. No, w ogóle fajnie te Three Life, jak on nawija, że chce być drzewem. Drzewa mają swój internet, fotosynteza i te sprawy. Śmieszne. No, to jest numer wiadomo, no ale tu mówię, to mówię, to każdy koncept każdej płyty to jest wokół narkotyków, to tam się nie ma co oszukiwać, że tu coś głębszego będzie. Znaczy, no będzie, ale na przykład właśnie o Clojure zacząłem mówić. No, mhm. w... <laughs> Zajebiście śpiewa, takie hipnotyzujące to jest. Eee, właśnie znowu te harmonie z Jena Iko, świetnie to brzmi. No i tutaj się chyba w końcu ja tak jak w pierwszym numerze nawijał, że tęskni za Allori Jo ciągle, no to tutaj nawinął, znaczy ja to tak zrozumiałem, że pogodził się z tym, że już jej nie ma i chyba ma kogoś innego. Nie? To jest takie mhm. budujące dosyć i, i pozytywne. Nie? Znaczy, że, że ma kogoś innego, ale też się chyba rozstał, coś takiego, tam e, jakieś takie... Tak, ale, ale że potrafi już wejść na ten etap, żeby mm -hmm. szukać kogoś innego, nie? I to takie... Yy... Tak, tak, to jest na pewno też jeden z tych numerów yy, lepszych niż, niż gorszych, bo, bo mówi o sobie, a nie o... No Wspaniu, nie? No. Wiesz, generalnie regres tekstowy strasznie. Tak. Rapa, rapersko chyba też jest tak dziwnie, ale to może przezbite. Yy, I też, no nie wiem... Przed płytą był taki single jak Christopher D Droner i, i jak wydaje mi się, że jakby wszedł na tą płytę, to były najlepsze, bo tam tak. są i barsy, i gra słów i to flow jest taki właśnie agresywne, beat mm -hmm. jest taki militarno-policyjny, powiedzmy, i tam się wszystko zgadza. I, i, i potem przechodzi ta płyta i on rzuca wersy, jak w tym kawałku z Harry e, Ross'em Are You a Lesbian or Librarian, I Know You Got a Room for Mary Dick. Shoneri, in your library. To ale zaśmiałeś się. się, to słabe, no, 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 Ale, się, ale, się ale to jest takie... no. A tutaj to się akurat, zaśmiałeś mnie, to już, już, no już... To tak, tak. No. E, tak, bo wysłałeś mi tam, znaczy pisałeś, że tam na ślizgu chyba jeszcze świętej pamięci ktoś pisał, że właśnie, że jest progres tekstowy. No nie, no znaczy właśnie znowu takie closure jest bardzo dobre tekstowo, nie? Tylko, że kurwa to jest mhm. jeden numer na 15, czy ile tam jest na tym na tej płycie, i jak tak jak powiedziałeś, jak nawija o sobie, o przeżyciach, o jakichś traumach, i tak dalej, to jest bardzo dobry tekstowo. Tylko, że to, tutaj jest tego za mało. A na przykład, w tym Right Slot nie wiem o co chodzi, przytłacza mnie ten numer, jest ten ostatni, gdzie jest Danny Brown, mm -hmm. gdzie jest ten. Kurwa trzecie Alterego Macmillera i nabicie, tam Earl też w refrenie jest właśnie, to już jest kurwa przesada, to to już trzeba, bo oni to na kwasie nagrywali u, u Macmillera w domu, nie? Mm -hmm. No to chyba trzeba tego kwasa zażyć, żeby skumać ten numer, nie wiem czy on mi się podoba w ogóle, bo zazwyczaj w połowie go wyłączam, bo jest taki kurwa właśnie aż za gęsty, kurwa <noise> się oddychać nie da, nie? A to zdecydowanie lepiej się zamykało e, Control System, czyli tym remiksem no. e, Black... A Lit, właśnie, nie, 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 Bastard, nie mówiliśmy o tym, a to jest bardzo dobry cyfer całego Black Hippie. No ale kurde, jak Henrik nawija, że potrzebuje tej cipki Nicki później, tel Riana, i dat wydziałem. <laughs> to, było, to było bardzo słabe. Jakoś się tam... też nie, nie, nie jarałem tym numerem. Wiesz, bit mi się bardzo podoba, ale te nawiki jednego, i drugiego, i trzeciego i czwartego to takie. A mi dzisiaj tak jakoś wpadło i siadło nawet 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 J-Rock. Wydaje mi się, że tu brzmi lepiej niż na tej gościńce, którą którą rzucił, więc, więc spoko. No i lepiej niż na Fillin' nas, która też jest pod koniec These Days, bo to taki kizotajp kawałek, kiedyś nie miałem, teraz mam i że szampanem im zryja śmierdzi i, i, i se chodzą, piją i świętują sukces. No tego, ten sukces to miał Kendrick chyba tylko na razie, ale no się kumali, to mogą świętować, nie? No i też tak właśnie wydaje mi się, że on jest znowu tam tak na siłę ten j rok, kurde, na każdej płycie musiał być. Ale tak, to, to, to było na siłę, ale właśnie tak mi się wydaje, że Absol z nich był taki najbardziej lojalny właśnie. To, co mówiłem, mm -hmm. że został, on zawsze ich zapraszał. Trochę miał ból właśnie przy okazji Herberta, że mówi wszystkie jego te, te złote, ponad nowe płyty, jakie ma, to zawsze na każdej jest dopisany Kendrick. On by chciał coś swojego. Mm -hmm. Oni go za często na tych późniejszych płytach jakoś tam nie zapraszali, wiesz. no Kendrick go już później nie zapraszał. A on się starał, ale tam chyba gdzieś się rozeszły i te drogi, ale właśnie z j rockiem ze skulbojem się kumali zawsze, bo nawet ostatnio coś wychodziło jakiś single J-roka wyszedł miesiąc, dwa miesiące temu to jest tam absolutnie bardzo słaby kawałek akurat, ale, ale oni się dalej kumają. Nie? I on chyba tak mi się wydaje, że był lojalny do końca. No bo chyba się rozpadło nie to dla kipi, czy tam TD oficjalnie, nie? ale nie chciał być Nyplem, tak? No właśnie. E Kurde, wiesz co, tak patrzę, ale wiesz, no Kendrick to już miał swoją karierę, tak jakby, nie? To totalnie. E, no. Skullboy też z tymi bangerami się jednak wstrzelił. E, Jay rock jest te, też teraz, widzę, że częściej słuchanym raperem niż Absol i on tak sobie, kurde, biedny został, no. Jako ten. Ale no, właśnie też, też kwestia tego, że widzisz, tutaj chciał bardzo robić te bęgery na na Days i tak naprawdę nic nie siadło, nie? On, nie? wiem, czy ma może poza tym kawałkiem z Denny Brownem na, na pierwszej płycie taki. Nie ma takiego hitu. wielkiego hitu, nie? No nie, ale no, tak jak powiedziałeś, ten numer od Dronerze, ten, który ja ci wysyłałem dzisiaj Nibiru, one by były chyba lepsze trzy czwarte tej płyty, jakby weszły. Mm -hmm. Yy, I tak samo później yy, wyszedł kawałek, na przykład Dangeru Oki, Oki, Pawa czy coś takiego, też jakiś tam luźny, który też nie wszedł na żadną płytę, był zajebisty. Także no nie wiem, wiesz, tam było dużo afer z tym, z tym TDI, że oni przekładali te premiery płyt, może temu, może już po prostu... Przekładali, przekładali i w końcu wydali, żeby coś wydać, bo i Syza miała o to ból dupy, Kendrick. Oni odkładali tak, żeby Kendrick mógł wydać w najlepszym momencie, nie? To już jak wyczuli pieniążki, że na Kendricku trzeba, no to, to tak to wyglądało. Ale no bez tak hitu, tak myślę, czy jakiś hit... No, bo J-Rock miał, no bo i ten Hulgan Lowyt przez GTA, wiesz, wystrzelił, był ten numer. Nie wiem, czy Absol był w nim, chyba nie, j rock był w tym Ladi Dad i Da, di, da szla, bo on, Wiesz, co tam future na dachu siedzi i rapuje. No to też był mega hit przecież, nie? Z tej ścieżki dźwiękowej do Black Panther, Tam Absol był na tym albumie, ale to chyba nie były jakieś tam. Hity takie no mają w chuj wyświetleń, no bo były w filmie, jest, jest tam Kendrick, jest ktoś inny, nie, ale. Ale z takich hitów, no to nie wiem w sumie, czy Terrorist Treads było hitem. Na pewno było zajebistym numerem, ale czy było hitem, to nie wiem. No, znaczy, no tak jakby mogło być, nie? E, no. Bo wiadomo, że to nie jest najlepszym kawałkiem, no bo to, ale nie nazwiemy chyba hitem e, Book of Soul, no nie? Nie, nie, bo, nie. bo to jednak nie, nie ten vibe, powiedzmy. No co? A tu z tej płyty, no też, no gdyby ten droner by był na płycie, no to. Jednak trochę inaczej się słucha chyba, jak coś jest na płycie, niż jak jest takim wrzucone tylko na YouTube'a i, 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 YouTube i bez klipu, tak? Bo, bo no ten droner jest takim po prostu numerem luźnym wrzuconym, których jednak jest miliard. No, wiesz co, nie, nie słuchałem tego numeru, nie wiem odkąd on wyszedł, zapomniałem zupełnie o nim, no, świetny jest, no. Ale tak samo, odpaliłem i kojarzyłem, bo wtedy tam jeszcze słuchałem, bo więcej się z YouTube'a jednak słuchało wtedy, no mhm. Ale no tak jak, tak jak mówisz, no nie ma na płycie, no to... Nie ma go. Wiesz. E, dobra, to finalnie jaka ocenka dla Disdays? Jaka e, szósteczka i pół. Szósteczka, nie, I szósteczka i sześć. Takie, e, zmniejszyłem, bo bardziej się jarałem tym, jak wychodziło. Może temu, że wiesz, byłem zafascynowany tym control system i po control system poznawałem mixtapy Byłem wczółty bardzo i, i to mi się podobało. Miałem, takie same odczucia, wiesz, do niektórych kawałków, jak teraz, no, niektóre urosły, jak ta Stigmata i tak dalej. I miałem chyba 3,5 wystawione, obniżyłem na trójeczkę, czyli 6 na, takie sześć, no, bo, bo, kurde, bo jednak są te momenty, gdzie właśnie jak te Clojure, jak Sapiosexual, on, znowu te numery, gdzie on śpiewa, gdzie są bardziej w tym klimacie z kontrol System takim gęstym, one są zajebiste brzmieniowo, ale no ten Run z Lupe Fiasko, Rosem, Haniec Stax i Dapsak i później jeszcze ten West Coastowy piard no nie, nie mogę chyba tu więcej jak sześć dać, nie? No ja dałem piątkę i, i nie jest mi z tym smutno. Myślałem, że nie. dałem więcej. W ogóle myślałem też, że gdzieś tam... wysłuchałem no słuchałem tego, jak, jak wychodziło i też to zapamiętałem tak sobie. Ale myślałem, że jak wrócę, to może się okaże, że jednak to... Gdzieś ta płyta jest tak jakby... Mm, niżej oceniana przez to, że oczekiwania były duże, ale nie. Finalnie to ona jest jednak po prostu przeciętna. I no. na tamten czas najsłabsza w ogóle z wszystkich płyt. Z Black Keep, nie? pomijam mixtape, oczywiście, bo Tak, tak. To jest tak wydaje, no. E, ale, ale no, Oxymoron jednak jest lepszy. No tak, no. E, no, jeszcze ciekawe, jak tam sobie wrócę do, do Follow Me Home J Rock, ale wydaje mi się, że też było lepsze niż. Oj niż nie, This dobra, zapomniałem o tym, bo to też wychodziło, ale to wyszło wcześniej jakoś, się dzieje. Było wcześniej, tak, chyba, tak w 11, no. No ja wracałem jakiś czas temu i to nadal jest type west coastowy, ale okay. jakiś czas temu, to było dwa lata temu, nie? no to może mi się zmieniło, no bo bardzo dużo słucham J-Rocka teraz, tych nowszych rzeczy i się jaram w chuj, więc może wyłapię coś teraz, może nie zrozumiałem wtedy, nie? <grym> ale nie, no to jest na pewno najsłabszy album Upsoula, bo następne te Duo The Wild i... Jest dużo lepsze, jest konkretniejsze, jest więcej treści. Tylko zobacz, bo nie słuchałeś, mówiłeś, no jest dużo... No, będziesz cringe'ował, że, to... że ja pierdolę z tych wersów o kobietach, bo one są śmieszne, one mają sens, ale no są tak podane komicznie. Nie? Ale ja, ja to lubię u niego, jak właśnie te rozkminki kobiece, jak, jak potrafi rzucać. Eee, typu, wiesz, że uczyliśmy się w szkole o historii, a co, z herstory, story. Wiesz, głupoty, nie? a później wiesz, ja, że amerykańska no flaga była, wiesz, with all with all disrespect, I think uh, that American flag was designed by uh, F words, znaczy P słowo, wiesz, okay. <laughs> nie, no, To takie znaczy głupkowate, tam jest dużo takich pojedynczych wersów, których Albo się ześmiejesz na głos, nawet, albo powiesz, że no kurwa, przesada. Bo to właśnie tam jest ta granica, że nady naciągnięta bardzo. Ale to jest też to, co było na nie i to było spoko, bo to było takie szczeniarskie Jestem ciekawy. Wydaje mi się, że tego nie słuchałem nigdy. Zobacz pierwszy numer, RO, tam wchodzi RO backwards. Kurz, zajmij potężne. Herberta słuchałem i właśnie wiem, że to będzie. No rzecz nie wiem, zobaczymy, jak tam w hierarchii potem sobie dobra. ustawimy, ale będzie na pewno wysoko. E, no ale chyba w przyszłym odcinku Black Keep będziemy jednak mówili o Kendricku, bo tak nam chyba wypada z kalendarza, zobaczymy. A nie J-Rock, bo J-Rock był raz, Kendrick był dwa. E, no razy. dobra, to czekaj, to ustalimy sobie po odcinku. No, może. no dobra. Dobra, no. Chyba wszystko powiedzieliśmy, szósteczka i piąteczka, czyli pozytywnie, no jednak wiesz, bo to jak leci w tle, to brzmieniowo, pomijając te trapowe. No, znaczy, no tak samo jak ten numer z poprzedniej płyty, trapowy ze skulbojem. no znam ludzi, którym się to podoba, no to, to mi się wydaje, że Absol jest na swoim najniższym punkcie na tych numerach i brzmieniowo, i treściowo, i wersowo, i po prostu. Ale pozostałe jako, jako całość, jako kompozycja, jako coś, żeby leciało brzmieniowo, jest bardzo dobre. No właśnie, jeśli chodzi o słuchanie w tle tej płyty, w sensie, to niech siedzi na pewno tak jak Control System no nie, nie. I, i, i Zamula. Mi już, już, już mam i dość generalnie i nie wiem, czy kiedyś czy wrócę. No kiedyś może wrócę, ale nieprędko. Ja, ja wiesz, co tak, tak, tak jak mówiłem, bardzo lubię absola raczej Control System, e, do what the wild e, Herbert i Long Term dwójka, Long Term jedynka częściej niż to. Nie? to no To jest słabsze od Long Termów jednego i drugiego, nie? Ale okay, to, to nie pykło po prostu, bo miał być ten zamach na mainstream i czegoś tam zabrakło. Na pewno nie umiejętności, bo on tu pokazywał rymowo i, i jakoś nawet tam z konceptami i tak dalej, ale nie wiem, czego, ale czegoś zabrakło, żeby to zachulało. Okej, okay, dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca. Przypominam, że możecie nas wspierać chorego na mnie mnie na. Bye Coffee. zapraszamy na nasze Facebooki, Instagramy, portale X i na Discorda, brak kultury. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Oczywiście jakieś łapki w górę i komentarze. Pieniędzmi, kurwa, Mile nas łechtają. No i do następnego. No pozdro, cześć.